Szanowni słuchacze, nazywam się Przemysław Jóźwicki i witam na kanale Dawki Grozy. Razem z autorem R.G. Sawickim prezentujemy opowiadania z gatunku horroru, które wcześniej nie były nigdzie publikowane. Treści, które prezentujemy na kanale Dawki Grozy, są fikcją literacką. Są przeznaczone dla dorosłej i dojrzałej widowni. Dzisiaj zabierzemy Was w podróż nad pewne malownicze jezioro. Mamy marzec, więc woda jest jeszcze dosyć zimna. Może lepiej się nie kąpać? Może lepiej siedzieć na brzegu i oglądać wszystko z bezpiecznej odległości? Tajemnicze jezioro. Nazywam się Jerzy B. Mam 48 lat i pracuję w pewnej korporacji jako szef działu zamówień publicznych. Nie chciałbym zabrzmieć nieskromnie, ale zarabiam duże pieniądze. Uważam się za mężczyznę dojrzałego, o dobrym zdrowiu i niezłej formie fizycznej. Mam wyjątkową żonę. Marzena jest o 7 lat młodsza. Ubiera się modnie i gustownie, co u zwyczajnych ludzi nie zawsze chodzi ze sobą w parze. Ma nienaganne maniery oraz aparycję damy z wyższych sfer. Jesteśmy małżeństwem od 20 lat. Suchą stopą przeszliśmy przez wszystkie kryzysy, jakie napotykają długotrwałe związki. I jest nam ze sobą dobrze. Nie mamy dzieci i ich nie planujemy. Łączą nas introwertyzm i pogoda ducha. Chociaż byłoby nas stać na wakacje w słynnych kurortach i sypianie w ekskluzywnych hotelach, zawsze wybieramy pensjonaty na uboczu lub gospodarstwa agroturystyczne. I to najlepiej poza sezonem, gdyż panuje wtedy względny spokój. Oboje kochamy ten stan, kiedy po leśnej wędrówce wracamy do skromnego pokoiku i z odświeżonym umysłem kładziemy się do łóżka. Czytamy książki lub oglądamy telewizję. Historia, którą za chwilę usłyszycie, wydarzyła się naprawdę. Jest jednak tak niepokojąca i niesamowita, że nigdy nie ośmielę się jej opowiedzieć drugiemu człowiekowi twarzą w twarz. Najzwyczajniej w świecie wstydziłbym się spojrzeć tej osobie w oczy. Wzięłaby mnie za wariata albo mitomana. Dlatego zdecydowałem się przedstawić ją jako wspomnienia, które w formie słuchowiska przeczyta jakiś lektor albo prezenter radiowy. Zresztą o wiele łatwiej opowiadać o traumatycznych wydarzeniach, kiedy udaje się, że to tylko fikcja. Tego roku zima przez większość czasu wyglądała paskudnie. Tylko w lutym trafiło się parę dni, kiedy zamiast błota i deszczu oglądaliśmy śnieg. Osiedle domków jednorodzinnych, na którym mieszkaliśmy, wyglądało wtedy iście bajkowo. Ale nie miałem czasu na spacery i podziwianie malowniczego krajobrazu, gdyż byłem zbyt zmęczony. W pracy mieliśmy szalony okres. Jako odpowiedzialny i świecący przykładem kierownik każdego dnia pojawiałem się w biurze pierwszy, a wychodziłem jako ostatni. Byłem zdeterminowany, żeby mój zespół wykonał każde zadanie. Udało się, ale kosztem skrajnego wyczerpania. Dlatego poprosiłem prezesa o urlop już w marcu. Nie zastanawiał się długo i mi go udzielił.
Poprzednio byłem z Marzeną w górach, dlatego teraz zdecydowaliśmy się na Pojezierze. Miałem stary przewodnik turystyczny i to w nim postanowiłem poszukać konkretnego miejsca na urlop. Urzekł mnie pewien ośrodek wypoczynkowy nad mniej popularnym jeziorem. Na zdjęciu pensjonat u Joanny miał 3 piętra, spadzisty dach i białe ściany. Przed wejściem znajdował się ogródek, gdzie wystawiono leżak i parasole. Pokazałem fotografię Marzenie i od razu spodobały się jej jaskrawe kolory kwiatów posadzonych w ogrodzie. Wyczytałem, że to jedyny pensjonat nad tym konkretnym jeziorem. Czułem się podekscytowany na myśl o spokoju, jaki żona i ja zastaniemy na miejscu. Obawiałem się natomiast, że to miejsce już nie istnieje. Moje przeczucia potwierdziły się, kiedy zadzwoniłem na numer podany w przewodniku turystycznym. Zamiast zwykłego sygnału dało się słyszeć tylko szum pomieszany z bulgotaniem, które przewodziło na myśl jakieś wodne głębiny. Marzena ze smutkiem spojrzała na ogród ze zdjęcia i zachęciła mnie, żebym jednak skorzystał z internetu. Znaleźliśmy ośrodek, choć nie od razu. Okazało się, że zmienił nazwę na urocze siedlisko, ale bez wątpienia to był ten sam budynek. W witrynie internetowej użyto nawet tego samego zdjęcia, co w starym przewodniku turystycznym. Miał średnią ocenę 3,4 na 5, ale to nas nie zniechęciło. Numer telefonu oczywiście był inny. Zadzwoniłem, żeby zrobić rezerwację. Dodzwoniłem się za drugim razem. Jakość połączenia okazała się kiepska. Przebijały bulgoczące szumy, a recepcjonistka sprawiała wrażenie, jakby jej nie zależało. Tak czy owak, udało mi się zarezerwować pokój. Wraz z żoną nie mogłem się już doczekać naszych wczasów. Nadszedł marzec i czas mojego urlopu. Marzena wstała przed świtem i zaczęła robić kanapki na drogę, a ja poleżałem jeszcze trochę w ciepłym łóżku. Wkrótce jednak wstałem i z naszymi torbami podróżnymi wyszedłem do samochodu. Było rześko i to mi się podobało. W garażu miałem 2 samochody. SUV-a, kupionego w zeszłym roku, postanowiłem zostawić, a nasze rzeczy spakowałem do 10-letniego Volvo. Po chwili w garażu pojawiła się i Marzena. Niosła siatkę z kanapkami oraz termos. Uśmiechnąłem się na jej widok, a ona odpowiedziała mi tym samym. Wkrótce byliśmy już w drodze. Dotarliśmy na Pojezierze około 7:00. Mijaliśmy tabliczki kierujące nad wszystkie popularne jeziora, i dopiero na samym końcu odbiliśmy wąską, leśną drogę, która miała nas zaprowadzić do ośrodka urocze siedlisko. Nawierzchnia z asfaltowej zmieniła się w żwirową. Jechaliśmy ubitym środkiem, gdyż pobocza się sypały. Miałem wrażenie, że las cierpliwie pracuje na to, żeby wchłonąć drogę. W niektórych miejscach zdawał się na nią wkraczać. Korony drzew z lewej i z prawej strony łączyły się nad naszymi głowami. Marzena zażartowała, że czuje się jak w tunelu. Najpierw się zaśmiałem, a potem doszedłem do wniosku, że włączenie świateł drogowych wcale nie jest głupim pomysłem. Co prawda słońce już wstało, ale wciąż było zbyt słabe, żeby przebić się przez gałęzie. Nie muszę chyba dodawać, że nasze Volvo było jedynym samochodem przemierzającym tę trasę. A potem, gdy już wydawało się, że gęstwina będzie otulać nas coraz ciaśniej, droga zaś będzie robić się coraz węższa, las rozstąpił się. Przyzwyczajony do mroku musiałem zmrużyć oczy, kiedy wyjechaliśmy na przestronny parking.
Powitała nas tabliczka z odnoszącym się do starej nazwy napisem: Witamy u Joanny. Poniżej widniała informacja, że parking dla klientów jest bezpłatny. Kiedy zaparkowaliśmy, Marzena, cała rozpromieniona, skomentowała, że już jej się tu podoba. Czułem to samo. Na parkingu stał tylko nasz samochód. Wybór mało popularnego ośrodka oraz niezbyt typowej pory urlopu dawały nam obietnicę spokoju. Marzec był dość zimny, co dodatkowo gwarantowało, że na weekend nie zjadą się lokalsi. Co najwyżej wędkarze, ale oni akurat najbardziej doceniają zalety ciszy. Wzięliśmy swoje rzeczy i przeszliśmy brukowanym chodniczkiem na front pensjonatu. Znaleźliśmy się w tym samym miejscu, z którego zrobiono znane nam zdjęcie reklamowe. Niestety zamiast pięknego ogródka ujrzeliśmy brązową ziemię. Można się było tego spodziewać. Wciąż mieliśmy zimny marzec. Kwiaty ze zdjęcia zapewne zakwitną nieco później. Brakowało też leżaków i parasoli. Ściany, które na zdjęciu lśniły bielą, w rzeczywistości okazały się szare, a gdzieniegdzie dało się zauważyć brzydkie zacieki. Gdyby nie fakt, że trzymałem nasze torby podróżne, wzruszyłbym ramionami, bo przecież budynek miał swoje lata. Co więcej, to nie standard hotelowy był tym, na czym nam zależało. Ważne, żeby pokój, który dostaniemy, nadawał się do zamieszkania. Wszedłem pierwszy po schodkach do drzwi frontowych. Marzena otworzyła je, a ja wniosłem nasze bagaże do środka. Za kontuarem recepcji nie zastaliśmy nikogo. Srebrny dzwonek służący do wezwania obsługi kusił. Jakoś nie lubiłem korzystać z tego typu urządzeń, ale chyba nie mieliśmy wyjścia. Uderzyłem w dzwonek dwa razy, mocno. Potem czekaliśmy. Wtedy przeszło mi przez myśl, że cisza, która tutaj panuje, wcale nie jest kojąca. Raczej niepokojąca. Budynek wydawał się martwy. Do tego nie podobał mi się panujący tu styl. Meble, dywan oraz ozdoby miały zapewne nawiązywać do stylistyki retro. Mnie niestety kojarzyło się to wszystko z PRL-em. Pewnie miało być nostalgicznie, ale wyszło ponuro. Nikt nie przychodził przez dłuższy czas, więc postanowiliśmy zostawić bagaże przy recepcji i wybrać się na spacer. I tak nie mieliśmy tam cennych przedmiotów, więc nie obawialiśmy się, że ktoś nas okradnie. Z pensjonatu do jeziora mieliśmy naprawdę blisko. Od razu, kiedy ujrzałem tę czarną toń, zrozumiałem, dlaczego jest to najmniej popularny zbiornik wodny na tym pojezierzu. Kąpielisko było naprawdę maleńkie, mimo że samo jezioro należało do największych, jakie w życiu widziałem. Wyglądało na to, że linia brzegowa sprzyja kąpielom tylko w tym jednym miejscu. Pomimo chłodu zdjęliśmy buty i weszliśmy na niewielką plażę. Żółto-szary piasek prawie mroził nam stopy, a gdzieniegdzie kryły się w nim szyszki i małe patyki. Mimo to od razu poczułem ulgę. Zamknąłem oczy. Słyszałem tylko oddech żony i odgłosy jeziora. Jak bardzo było to inne od szalonego tempa mojej pracy. Odpoczynek od biurowej wykładziny, nieustannego buczenia drukarek i niszczarek,
brzęczących odgłosów powiadomień w komputerze, telefonów, narzekań współpracowników, którzy byli przeładowani pracą. Oni przynajmniej mogli ponarzekać. Mnie nie wypadało. Ale teraz miałem to wszystko za sobą. Oddychałem zapachem lasu i jeziora i nigdzie się nie śpieszyłem. Było idealnie. Poczułem szturchnięcie i otworzyłem oczy. Marzena wskazywała mi niewysoki obiekt stojący zaraz przy brzegu, nieco po lewej od kąpieliska. Zaciekawieni, podeszliśmy do tego, co na pierwszy rzut oka wyglądało jak bardzo stary kamienny nagrobek. Z bliska okazało się, że jest to pomnik upamiętniający jakieś wydarzenie. Mech zakrywał napis, więc nie byliśmy w stanie nic odczytać. Zaproponowałem, żeby pomoczyć nogi w wodzie. Marzena wzdrygnęła się i zaczęła zakładać buty. Chciała wracać do pensjonatu, bo może obsługa już wróciła. Zdziwiło mnie jej zachowanie. Zdawała się przygaszona. Gdzieś uleciał jej naturalny entuzjazm do obcowania z przyrodą. Ale mogła mieć rację. Woda musiała być lodowata, a my jeszcze się nawet nie zameldowaliśmy. Zgodziłem się, że należy wrócić do pensjonatu. Kiedy weszliśmy do środka, recepcjonistka już stała za kontuarem. Czekała na nas. Wyjaśniła, że pewnie nas nie słyszała, bo odkurzała pokoje na górze. Ja żadnego odkurzacza nie słyszałem, ale zachowałem tę uwagę dla siebie. Potem przeprosiła nas za to, że musieliśmy czekać. Miałem wrażenie, że robi to tylko z obowiązku. Tak czy inaczej, ani ja, ani moja żona nie czuliśmy się urażeni. Zbliżyłem się do kontuaru, żeby dopełnić formalności. Wtedy też przyjrzałem się bliżej recepcjonistce. A może właścicielce pensjonatu? Mogła być w moim wieku. Miała na sobie zielonkawą suknię i tego samego koloru cień do powiek, a makijaż był raczej staroświecki. Pachniało od niej papierosami. Starałem się nie okazywać obrzydzenia, dlatego otrzymawszy klucz do pokoju, nie odszedłem od razu, ale wymieniłem z kobietą parę zdań. Poruszyliśmy temat pomnika. Okazało się, że upamiętniał on ofiary utonięć. Podobno jezioro jest zdradliwe i nie należy wypływać poza linię oznaczającą kąpielisko. Dawno temu nie było tej linii i wielu ludzi straciło życie w tej ciemnej toni. Nie wszystkie ciała wyłowiono. Pomnik jest więc symbolicznym grobem dla tych topielców, których nie dało się pochować na cmentarzu. Przeszedł mnie dreszcz na myśl o tym, że gdzieś w mulistym dnie jeziora leżą zapomniane szkielety. Na moje pytanie, kiedy wydarzyły się te utonięcia, kobieta odrzekła, że nie pamięta, bo było to dawno temu. Wkrótce weszliśmy po schodach na drugie piętro i mogliśmy się zainstalować w pokoju. Został skromnie urządzony. Wtedy też nabrałem pewności, że wystrój wnętrza to nie aranżacja retro, ale prawdziwe meble z poprzedniej epoki. Czułem się trochę jak w swoim starym mieszkaniu, ale nie mogłem niczego zarzucić czystości pomieszczenia. Kuchnia do użytku gości znajdowała się na dole, jednak łazienkę mieliśmy własną. Jej wnętrze nie pasowało stylem do całej reszty. Prysznic był nowy, tak samo muszla klozetowa. Widocznie po remoncie. Z okna mieliśmy cudowny widok na jezioro. Nie pozostało nam nic innego, jak cieszyć się urlopem.
moczyłem stopy w lodowatej toni jeziora. Byłem sam. Marzena wolała zostać w pokoju i czytać książkę. Wkrótce moczenie nóg przestało mi wystarczać. Miałem ogromną ochotę wskoczyć do wody, ale obecność pomnika odbierała mi otuchę. Z drugiej strony kochałem pływać. Nie była mi straszna zimna woda. Poza tym przygotowałem się odpowiednio. Dochodziło południe i słoneczko grzało coraz śmielej. Miałem ze sobą duży ręcznik, którym zamierzałem owinąć się zaraz po wyjściu z kąpieli. Wyblakła pława, która niegdyś miała kolor czerwony, wyznaczała miejsce, którego nie należało przekraczać. Zdecydowałem się popływać. Wystarczy pilnować się i nie oddalać poza boję. Ale kiedy wszedłem dalej, szybko okazało się, że w obrębie kąpieliska nie da się rozwinąć skrzydeł. Było zbyt płytko i miałem za mało miejsca. Po co w ogóle robić takie kąpieliska? Stłumiwszy głos rozsądku, minąłem boję i nagle wszystko zrozumiałem. Grunt pod nogami urywał się tak gwałtownie, że człowiek w mgnieniu oka mógł znaleźć się pod powierzchnią. Kolor wody był tu tak głęboko granatowy, że z brzegu wydawał się czarny. Umiałem pływać całkiem nieźle. Będąc dzieckiem, reprezentowałem nawet swoją szkołę w zawodach ogólnokrajowych. Dlatego popłynąłem jeszcze dalej. Przekroczenie bezpiecznej granicy w miejscu, gdzie utonęło tylu ludzi, napawało mnie strachem. Ale fakt, że nie mam już gruntu pod nogami i że wypływam na otwartą przestrzeń, ekscytował mnie. Poczułem powiew wolności, który mogłem porównać do jazdy na motorze. Nieco bliżej środka jeziora wiał silny wiatr i tworzyły się fale. Wtedy uznałem, że nie należy dłużej kusić losu i zawróciłem. Cały i zdrowy, choć lekko zmęczony, dotarłem do brzegu i owinąłem się ręcznikiem. Zrobiłem się głodny. Marzena na pewno przygotowała już dla nas obiad. Czas po obiedzie spędziliśmy bardzo miło, spacerując po lesie w pobliżu jeziora. Wieczorem Marzena niemal od razu poszła spać, a ja poczytałem jeszcze trochę książkę, siedząc w fotelu. A następnie dołączyłem do żony. Ja również czułem się pozytywnie zmęczony i bardzo szybko zasnąłem. Rano mieliśmy małą sprzeczkę. Marzena miała mi za złe to, że w pościeli znalazła piasek z jeziora. Co więcej, jej zdaniem w łóżku brzydko pachniało mułem i wodorostami. Mógłbym przysiąc, że po swojej kąpieli w jeziorze wziąłem prysznic. Z drugiej strony, może trzeba było myć się dokładniej i dłużej, żeby usunąć wszelkie pozostałości? Ja natomiast skomentowałem, że takie zachowanie jest do niej niepodobne. Nie była snopką i zdarzało się, że sypialiśmy pod namiotem. I to po całym dniu aktywności. Nie rozumiałem jej oburzenia. W końcu jednak wyjawiła mi, w czym rzecz. Brzydziła się wodą z jeziora, w którym utopiło się tylu ludzi. Uznałem to za niedorzeczne, bo w każdym zbiorniku wodnym ktoś się kiedyś utopił. Jednak nie chciałem psuć atmosfery. Pocałowałem ją w czoło i obiecałem, że zaraz sprzątnę resztki piasku. Kiedy trzepałem pościel, rzeczywiście znalazłem sporo brudnego, szarego piachu. Skąd się tego tyle wzięło? Może miałem go we włosach, a potem niedokładnie umyłem głowę? Po śniadaniu poprosiliśmy recepcjonistkę o dostęp do leżaków. Wystawiliśmy je przed budynek pensjonatu i relaksowaliśmy się na świeżym powietrzu przy kawie i książce.
Czasem tylko z tęsknotą zerkałem z nad strony lektury na niebezpieczne wody jeziora. Chciałem porobić coś nad wodą, ale Marzena się nie zgadzała. Wobec tego ponownie spacerowaliśmy po lesie. Nie proponowałem już odpoczynku przy brzegu, gdyż nie chciałem mącić pogody ducha mojej żony. To nie tak, że byłem uległym mężem. Po prostu po tylu latach małżeństwa nauczyłem się chodzić na drobne kompromisy, wiedząc, że ona to doceni i się odwdzięczy. Miałem rację, ponieważ nie oponowała, kiedy wieczorem oświadczyłem, że idę popływać. Z czarującym uśmiechem pouczyła mnie tylko, żebym tym razem porządnie się umył przed pójściem spać. Obiecałem, że to zrobię i ucałowałem ją w czoło. Kąpiel w czarnej toni okazała się nadzwyczaj przyjemna. Czułem, jak resztki trosk i stresów związanych z pracą odklejają się od mojego ciała i opadają na dno jeziora, gdzie zostają już na zawsze w towarzystwie szkieletów. Tym razem zamierzałem zostać w wodzie krócej. Nie wypływałem też tak daleko jak ostatnio. Mimo późnej pory widoczność była bardzo dobra. Taflę jeziora oświetlał wielki księżyc. Pełnia. Po wszystkim wyszedłem na brzeg i ruszyłem w stronę pensjonatu. Zanim wszedłem do środka, odwróciłem się, żeby spojrzeć na jezioro. Jego powierzchnia zdawała się migotać srebrnymi odblaskami. To tworzące się na wodzie fale odbijały światło księżyca. Szkoda, że Marzena tego nie widzi, pomyślałem. O tej porze pensjonat sprawiał wrażenie opuszczonej, pozbawionej życia budowli. O ile w dzień odpowiadało mi to, o tyle teraz czułem się nieswojo, wiedząc, że tyle pokoi stoi całkowicie pustych. Na pewno w tym, co czułem, miała swój udział dziwaczna aura tego miejsca. Poszedłem po schodach na górę. Przemierzałem pogrążony w mroku korytarz i po cichutku wszedłem do pokoju. Marzena spała już pod kołdrą. Poszedłem pod prysznic. Tym razem myłem się długo i dokładnie. Użyłem też dużo szamponu, żeby zmyć z siebie zapach jeziora. Potem zrobiłem sobie na szybko kolację i po zjedzeniu jej wsunąłem się pod kołdrę obok żony. Przytuliłem się do niej, żeby było mi ciepło, kiedy będę zasypiał. Obudził mnie czyjś lodowaty dotyk. Wędrował po moim ciele, powodując gęsią skórkę. Może to Marzena się zbudziła? Mogła trzymać dłoń poza kołdrą i przez to ją ochłodziła. Ale było coś jeszcze. Poczułem wyraźny zapach wodorostów. Do tego zdawało mi się, że pościel była mokra. No i aż chrzęściło od piasku. Usłyszałem głos żony. Zaspana kazała mi przestać. Wtedy zrozumiałem, że coś jest nie tak, bo przecież to ona dotykała mnie, a nie ja jej. Zerwałem się na równe nogi i stanąłem obok łóżka. Scena, którą ujrzałem, wryła się w moją pamięć tak mocno, że nie zapomnę jej nigdy. Oto bowiem pod kołdrą ujrzałem wybrzuszenie. Ktoś leżał albo coś leżało obok wciąż śpiącej Marzeny, przytulone do niej na łyżeczkę. To coś poruszało się. Moja żona,
wciąż przez sen, mówiła do mnie, żebym przestał. Ale równocześnie coraz szybciej oddychała i barwa jej głosu stała się ciepła. Rozkoszna. A ja stałem obok, jak sparaliżowany. Wreszcie przemogłem się. Uniosłem pięść i niczym młot spuściłem ją z całej siły na to coś. A ono zerwało się, zrzucając pościel. Upiór. Topielec. Demon jeziora, pomyślałem. To coś ociekało czarną jak smoła wodą i pachniało rybą. Nie byłem w stanie dostrzec żadnych szczegółów. Sylwetka potwora znalazła się przy oknie, na tle tarczy księżyca. Jego blask padał więc na mnie, częściowo mnie oślepiając. Nie wiem, czy to coś miało twarz, czy miało oczy. Nie mogłem określić wieku, płci, ani żadnych cech charakterystycznych. Wiem tylko, że to coś jakimś sposobem pojawiło się w łóżku pomiędzy mną a moją żoną i dotykało nas obojga. Nagle przytłoczyła mnie pierwotna groza. Coś, co nie miało prawa istnieć, stało przede mną. Mogło mnie zaatakować. Przeszło mi przez myśl, że to jakiś starożytny bóg jeziora, że zaraz ukaże mnie za podniesienie na niego ręki, że wciągnie mnie do wody, gdzie dołączę do szkieletów, do ciał, których nikt nigdy nie wyłowił i nigdy nie wyłowi. Zrobiłem krok w tył. Otworzyłem drzwi i odwróciłem wzrok. Kiedy spojrzałem ponownie, potwora już nie było. Poczułem się wykończony. To była halucynacja. Nocny koszmar. Nad wyraz realistyczny. To nie wydarzyło się naprawdę. Wróciłem spać do łóżka. Promienie porannego słońca zaczęły wpadać do naszego pokoju, a ja bałem się otworzyć oczy. Kiedy to zrobiłem, moje najgorsze obawy okazały się prawdą. W łóżku znalazłem pełno piasku. Walały się też po nim wodorosty. Nie mogłem w to uwierzyć. Postanowiłem, że musimy natychmiast wyjechać z tego przeklętego miejsca. Marzena o niczym nie wie. Powiedziałem jej, że znów zapomniałem się porządnie umyć po pływaniu w jeziorze. Nie doszło do sprzeczki, bo tego poranka była bardzo zadowolona. I to mnie przeraża. Tym bardziej, że niedługo po tym niefortunnym wyjeździe zaczęła mieć mdłości. To już koniec tej historii. Był oczywiście ciąg dalszy, związany z Marzeną, ale tego nie zamierzam już opowiadać. Jeśli chodzi o wydarzenia nad jeziorem, wiem, że nikt mi nie uwierzy. Ale to nieważne. Czuję się lepiej, że podzieliłem się z innymi tą historią. Przynajmniej część grozy odczepiła się ode mnie i przylgnęła do was. Uważajcie, gdzie idziecie się kąpać. Nie róbcie tego w pełni księżyca. To było opowiadanie Tajemnicze Jezioro. Napisane przez R. G. Sawickiego. Czytał Przemysław Jóźwicki. Redakcja Anna Popis-Witkowska. Grafiki dla kanału i odcinka stworzyli Arkadiusz Haratyn, Sebastian Marszałek i Łukasz Rybka. Jakiekolwiek podobieństwo do osób realnych jest przypadkowe.
Ten odcinek jest chroniony prawami autorskimi. Zasady odnośnie do kopiowania znajdziecie w opisie odcinka. Kolejny odcinek już w następną pełnię księżyca. A tymczasem życzę Wam spokojnych snów.